że my jesteśmy jak w jakimś takim stanie bezradności, że my tylko czekamy, aż nam fundusze unijne dadzą pieniądze i weźmiemy wszystko, obojętnie, czy dadzą na ścieżkę, czy dadzą na lampkę, czy dadzą na jakąś uliczkę, nieważne, czy tam trzeba milion groszy, my to weźmiemy. W tej chwili są konkursy ogłoszone na profilaktykę zdrowotną. Ile nasze miasto złożyło wniosków do RPO? Ani jednego. Mała gmina złoży wnioski i w tej chwili będą stosowana profilaktyka zdrowotna układów krążenia czy układów neurologicznych. Są w tej chwili kolejne konkursy. Ile nasze miasto pozyskało pieniędzy? Nie korzystamy za bardzo z tych funduszy. Buduje się nowa sala koncertowa w ECM-u. Czy pan prezydent wie, ile ta sala kosztuje? A i ona się buduje? No pan powiedział, że będziemy budowali nową salę koncertową. Będzie się budowała. No, a jaki jest koszt tej sali? Ponad 6 milionów złotych. A ile miejsc będzie na tej sali? 200. 70. Nie, to pani nie zna projektu. Ja pisałam na projekcie. Jeszcze tak, promocja, bo przyjeżdżają wszyscy i tutaj u nas zostawiają pieniądze. Jaki jest miernik tej promocji? Jakimi wskaźnikami mierzymy, czy ona jest rzeczywiście efektywna? Czy te pieniądze, które wkładamy w tą promocję, rzeczywiście zwracają do nas, nie do nas, do naszych mieszkańców? Praca pielęgniarek też trzeba dać im dobre pieniądze, proszę Państwa. Lekarze zarabiają. Lekarz da sobie radę, ale ten personel pośredni niekoniecznie. Nie mają podwyżek od lat, a przecież szpital to jest nasza jednostka. Prosiłam o podsumowanie pani manifestu. Państwowa Akademia Nauk napisała: miasto wyrównia się gospodarczo. Pan kandydat mówi, przyczyną tego jest demografia, a za chwilę przedstawia spółki, gdzie są rosnące. Pogubiłam się. Kolejna sprawa. Chciałabym, aby się Państwo bardzo skoncentrowali, bo to jest bardzo ważne, chociaż to powtórzę. Też już raz to mówiłam, więc to powtórzę, żeby utkwiło to w pamięci. Obniżenie podatków. Podatek od środków transportu drogowego. Ciągnik siodłowy od 12 do 18 ton w zespole, czyli ciągnik siodłowy, dwie osie i zespole warsztat 12-18. Podatek wełku 2035 zł. Podatek w Warszawie za taki sam ciągnik siodłowy 740 zł. Szok. Nie można obniżyć tego podatku. On jest praktycznie 3 razy wyższy niż w Warszawie. Transport, środki z tych podatków z transportu drogowego, to jest wpływ do budżetu miasta z tych podatków 700 tysięcy. Wydaje się niewielki. Ramagedon kosztuje 250. A to kosztuje 700. Nie można tego obniżyć, a jakie będą z tego korzyści? Przyciągnie to inwestorów. Nie trzeba wykorzystywać tych terenów, nie możemy tego ciągnąć, nie musimy tego ciągle powtarzać. Zróbmy coś w końcu, zróbmy coś realnego, dajmy możliwość tym ludziom. Nie chodzi mi tutaj o strategię poprawy, upiększania miasta, parki, nie o to mi chodzi. To nie daje nam możliwości. Musimy się skupić na zaspokojeniu celów społeczno-gospodarczych. Powtarzam. Ełku grozi zapaść gospodarcza. Jeżeli się to nie zmieni, jeżeli nie będzie. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej części naszej debaty, czyli do pytań od ludzi. Poprosimy teraz o.